jednego z przemysłowców lubelskich. Teofil Laśkiewicz. Kojarzycie? Fabryka? Samolotów, tak jest. Niestety już bez kontynuacji. Czas obecny, kiedy można ale, ale słuchajcie, ciekawa rzecz. Teofil Laśkiewicz i drugi z nich w spółce byli z kim? Kojarzycie Państwo? Wolski. Nie, Emil Flagel. Flagel Laśkiewicz, tak się nazywały te zakłady. Oni oczywiście na początku jeszcze nie produkowali samolotów, to dopiero w pewnym czasie ta firma zaczęła produkować, prawda? Ale to był taki najbardziej spektakularny produkt, który tu wychodził do Lublina, prawda? Jako taki towar. Także on tutaj odpoczywa. Słuchajcie, Emil Flagel, jego wspólnik, też jest tutaj na tym cmentarzu, z tym, że może powiedzmy tak, na zespole tych cmentarzy, bo Flagel był ewangelikiem, więc on jest tam na ewangelickim, a Laśkiewicz na rzymskokatolickim. Zobaczcie, tutaj ten czarny nagrobek. Zobaczcie, jest ten okrył Laśkiewicz tutaj jako trzeci od góry. No, fabryka została zniszczona, słuchajcie, jeżeli byście chcieli jej relikty jeszcze zobaczyć, to można, bo można pojechać drogą Męczenników Majdanka, jedziemy w stronę Majdanka, przejeżdżamy pod tym wiaduktem kolejowym i po lewej nam się pokazują jakieś tam hurtownie wszystkiego, nie? Zobaczcie, tam część tych hurtowni to są jeszcze zabudowania po tej fabryce. Hangary, no to co tam, cztery ściany i dach został, prawda? Nic więcej. Ale ulica Lotnicza, no to stąd. Także tam było lotnisko. Taka postać współczesna, on kilka lat temu zmarł. Jeden z twórców warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Wybitny ekonomista. Lesław Paga. Ulica Pagi jest na miasteczku akademickim. Lesław Paga. Ci, którzy przybywali z Niemiec, ze Szkocji, z Czech, prawda, to często ewangelisty. I czytajcie, to się bardzo dużo. Największe zakłady przemysłowe, które tu jest w rodzinie, to właśnie w rodzinie, prawda? Słuchajcie, tutaj pierwszy, pierwsza z takich postaci Wacław Mori, rodzina Moriców, która przyjechała do Polski, prawda? I słuchajcie, oni prowadzili taką fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych. Obecnie Gala. Kojarzycie? Tam Państwo na rondo, na klinie, prawda? W tym miejscu te stare budowle, w których była ta Gala dawna jeszcze, tam w latach 90., to były jeszcze resztki tamtej fabryki. Tam konserwator ostatecznie zgodził się, żeby rozebrać te budowle, bo tam już niewiele było takiej oryginalnej tkanki, prawda? I postawiono ten nowy budynek, ale tam właśnie znajdował się ten zakład. Działka kupiona po okazyjnej cenie wtedy, bo w widłach rzek, gdzie było, no, tam było ryzyko powodzi, zresztą te też im tam niszczyły te żywioły różne właśnie tą fabrykę Moricom, prawda? Także, no ale blisko linii kolejowej i tej dzielnicy przemysłowej jakby nie było, prawda? Zakład dzisiaj ma swoją kontynuację, prawda? Sigma. Kojarzycie Państwo? Nie, wcześniej to Agromet. Agromet, tak, zgadza się. No. To już teraz nie istnieje. Nie, ale to było. Słuchajcie, kolejna rzecz to Wagi. Wagi w Lublinie. Hess, rodzina Hessu, prawda? Na Lubartowskiej. Tak, rodzina. I na Krochmalnej. Tak, sprowadzona, znaczy to przychodzi jakby z Czech. Tak naprawdę pochodzenia też niemieckiego, bo oni mieszkali przy granicy z Niemcami, tam kraj liberecki, tam gdzie Sudety są, prawda? I właśnie Hessowie, Hess w ogóle pojechał do Stanów Zjednoczonych, pracował w takich fabrykach produkujących wagi, nazbierał tam różnych katalogów, nauczył się po prostu tego, prawda? Przyjechał tutaj, wrócił do Europy i jechał z Czech do Kijowa, taki miał zamiar, ale tu mu zachorowała po drodze córka i został w Lublinie. I właściwie ten przypadek sprawił, że ostatecznie został i tu założył tą fabrykę, a nie tam na wschodzie. Także no, fabryka też do dzisiaj, no, nie ta Hessa, ale działa, prawda? Wagi obecnie na Felinie w strefie ekonomicznej są robione. Bo były tutaj na Lubartowskiej, później na Łęczyńskiej, prawda? A teraz na... Tak się mówi do dzisiaj, nie? Młyn Krawczego, ten, który stoi na Tatarach. Kiedyś, słuchajcie, ten młyn w swojej historii, jakby rzeczywiście miało sens to jego usługowanie tam na Tatarach, bo tam, słuchajcie, zbiegały się te rzeki wszystkie, czyli Czechówka, Czerniówka i Bystrzyca, która wtedy była rzeką, a nie Motorskie dzisiaj, prawda? I rzeczywiście, kiedy one się zbiegały przy tym wielkim stawie królewskim, tam rzeczywiście tą wodę można było
zmienić na energię, prawda? Stąd lokalizacja tego młyna. Do dzisiaj też możemy powiedzieć, że jakby kontynuacja tego przemysłu jest, prawda? No bo Lubelna jakby też makarony robi, czyli ten przemysł został. Natomiast ten młyn Brązego w tej chwili opuszczony, tak? On należał do Lubelni, ja nie wiem, czy oni go już sprzedali, czy nie, ale ten budynek był wystawiony na sprzedaż. Ten właśnie zabytkowy, który tam stoi. Kojarzycie Państwo, który, nie? Także Krause, tak, do tutaj. No i słuchajcie, chodźcie się, cofniemy tutaj. Tam jest jeszcze, jakbyście chcieli kiedyś do tego Pagi, prawda? Tego, co ja pokazywałem z daleka, to tam na końcu tej alejki jest. To taki duży grób, widać ten nazwisko Paga takimi dużymi literami napisane. Tak, Lesław Paga. A my się cofniemy tutaj jeszcze do najbardziej wypadowego przemysłu, czyli do wypadowego. Do piwa. Peterowie oczywiście też z Niemiec, prawda? Wprowadzili się tutaj do Polski, założyli ten biznes. Początkowo w Zawieprzycach, tam taka destylarnia w Ulbeck była, później ta destylarnia tutaj w Lublinie już i browar, wkrótce browar, no i tak ten browar się najbardziej rozpędził, prawda? Produkowano piwo bawarskie, czyli zgodnie z tą procedurą właśnie wyniesioną tam z Niemiec, w Bawarii, o tych odpowiednich składnikach, które muszą być wymówić na piwo. No i był to największy tego typu zakład na Lubelszczyźnie, to nie miał sobie równych ten browar, prawda? No i słuchajcie, no i można powiedzieć, no dobra, no ale to jest biznes Peterów, okej, no człowiek dorobił się i tyle. Ale to nie wszystko, prawda? Słuchajcie, dla Peterów ważne jest to, że oni jakby działali społecznie też właśnie dla społeczności Lublina. Zbudowali dwa takie budynki, słuchajcie, które tutaj akurat na tym nagrobku są pokazane, także zaraz zobaczymy. Państwo kojarzycie na pewno je. Szkoła i szpital. Szkoła i szpital. I szpital, tak jest, dokładnie. Pierwsza szkoła handlowa, taka w Lublinie, która istniała, to właśnie Peterów. Do dzisiaj ona jest, no ma takie klasy tam, prawda? Handlowo-ekonomiczne, liceum ekonomiczne, tak? No i ten szpital, który stoi na ulicy Poczętkowskiej, czyli Staszica, prawda? Tylko jakby nie po tej stronie, gdzie ten główny gmach szpitala, tylko po drugiej stronie ulicy, prawda? Zobaczmy tutaj na nagrobku, jak to wygląda. Ta szkoła to taka charakterystyczna, to widać, prawda? A tutaj ten budynek szpitala, który jest właśnie, jak jedziemy od strony krakowskiego przedmieścia przez ulicę Staszica, to mamy to po prawej stronie, ten budynek, prawda? On jest trochę taki schowany jakby. Poza tym ten główny gmach szpitala jest po lewej, więc my się zawsze patrzymy na tu jest szpital. Ale tu jakby chodzi o tą budowlę, która jest po prawej stronie, tam też jest, ja nie wiem, coś tam jakieś budynki.